Budzik Siewcy. Obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. Ten wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do jego uczniów: czemu on je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Szczęść Boże, cześć. Jezus ma bardzo konkretną pasję, dosyć specyficzną i bardzo ciekawą, a tą pasją jest grzesznik. Pasją Jezusa byli ludzie, którzy po ludzku byli przegrani, którzy sobie nie dawali rady, którzy Go bardzo potrzebowali. Kiedy dzisiaj czytamy w Słowie pytanie faryzeuszów, czemu wasz nauczyciel je i pije z celnikami, grzesznikami, to odpowiedź na to pytanie jest jedna: dlatego, że Go potrzebują. Jezus uwielbiał grzeszników, w sensie uwielbiał ich jako ludzi, widział w nich wartość. Nie, że akceptował ich grzech, że mówił: a to nie ma problemu, nic się nie dzieje, grzeście sobie dalej. To nie o to chodzi, ale Jezus akceptował ich jako ludzi, widział ich wielką wartość. Pasją Jezusa był i jest grzesznik. I myślę, że można w oparciu o to słowo tak dzisiaj na siebie popatrzeć, że Jezus jest tym, który widzi mnie w prawdzie, widzi moją wartość, nawet jeśli ja sobie dzisiaj z czymś kompletnie nie radzę. On chętnie usiądzie do stołu nawet z największym grzesznikiem, nawet z największym przegrywem, po to, żeby go podnieść w życiu, żeby mu pomóc. Bo przy stole wiele się dzieje, przy stole się rozmawia, przy stole się kogoś słucha, dzieli się swoimi przeżyciami, dzieli się swoimi wartościami, dzieją się wielkie rzeczy. Nasz Bóg jest Bogiem, który przychodzi do tych, którzy się źle mają, i tych źle mających się powołuje, ponieważ On widzi ich potencjał. Może nam to w Kościele za bardzo dzisiaj nie wychodzi. Na grzeszników patrzymy troszeczkę takim złym okiem, na ludzi innych, odmiennych patrzymy złym okiem, a Jezus jednak patrzy bardzo boskim, bardzo dobrym okiem. Jeśli Ty akurat jesteś wielkim grzesznikiem, to Bóg chętnie usiądzie z Tobą do stołu po to, żeby pomóc Ci Twoje życie wyprostować. Pytanie, czy Ty Go dzisiaj zaprosisz do Twojego stołu? Czy chcesz, żeby On z Tobą usiadł? To pytanie zostawiam Ci na koniec tego rozważania i z tym pytaniem sobie dzisiaj pochodź. Pozdrawiam.